Drodzy widzowie, witam Was bardzo serdecznie. Dziś w mojej drodze do przebudzenia przeczytam Wam list, jaki otrzymałem od Aliny. Od Aliny z Poznania. Alina napisała do mnie tak. Kochany Zili, chcę opowiedzieć Ci moją historię mojej drogi do przebudzenia, która łatwa nie była, bo już mam swoje lata i ciężko było wszystko to pojąć. Zaczęło się pewnie tak jak u wielu ludzi, od słynnej choroby. Przestraszyłam się, jak większość. Nawet wzięłam do siebie moją mamę, bo nie wiedziałam, co się wydarzy, więc wolałam mieć ją przy sobie. Mama ma swoje mieszkanie, ale trzeba do niej dojeżdżać na drugi koniec miasta. Strach i niepewność dały o sobie znać w postaci arytmii serca i wysokiego ciśnienia. Udałam się do lekarza, którego widziałam pierwszy raz, a który stwierdził, że mam nadciśnienie i muszę brać tabletki do końca życia. Wyszłam od niego zbulwersowana i powiedziałam sobie, w życiu nie będę brała tabletek po jednym badaniu. Tak się złożyło, że wpadła mi w ręce książka Neo – Mit chorób nieuleczalnych. I czytając ją, postanowiłam skorzystać z wiedzy tego autora, który wyleczył się ze stwardnienia rozsianego. Porobiłam badania witamin i 4 podstawowe, które zalecił. Zrobiłam jeden dzień bez jedzenia, a następnie wprowadzałam do swojego organizmu stopniowo jedzenie i zapisywałam objawy. Okazało się, że moja arytmia wynikała z uczulenia na orzechy. Migdały, które jadłam codziennie z płatkami. Witaminy odpowiednie zrobiły swoje i wszystkie objawy ustały, a do dziś nie mam problemu. Obserwowałam też, co dzieje się na świecie i zacząłem zastanawiać się, jak to jest możliwe, że nagle cały świat w tak krótkim czasie zapadł na jedną chorobę. Szukając odpowiedzi, trafiłam na wideo, gdzie policjant zatrzymał kogoś za brak maseczki i na pytanie, na jakiej podstawie czy jakim prawem, już nie pamiętam dokładnie, policjant odpowiedział, że na podstawie prawa morskiego. Kurczę, myślę sobie, jakie prawo morskie? Przecież my w Polsce jesteśmy. Zaczęłam szukać i natrafiłam na wideo porucznika Hortona z amerykańskiej armii, który od początku zaczął wyjaśniać, jak doszło do oszustwa nas wszystkich. Potem przeczytałem książkę Ariana Jesteś człowiekiem, nie osobą. Głowa bolała od tych wiadomości. Spać nie mogłam pół roku. Mój umysł buntował się i nie chciał tych wiadomości przyjmować, ale ja dalej go męczyłam, aż przezwyciężyłam ten strach i to moje niedowierzanie. Przez całe 3 lata szukałam odpowiedzi na różne tematy, o których do tej pory nic nie wiedziałam. Twój kanał jest wspaniały, daje dużo podpowiedzi i zwraca uwagę na nieznane. Jednak cały czas mi czegoś brakowało. Książki Dolores Cannon, Ashayana Dean z Jurkiem, Wingmakersi, Agencja Kosmiczna i tym podobne, a odpowiedzi nie było.
Lubię kanał Rafała Kędzierskiego, którego też oglądam od początku i który wyjaśnił sytuację w Ameryce, a która przemówiła do mnie bardzo i tego się trzymam. A jednak cały czas brakowało odpowiedzi. 3 lata mijają, a ja znowu zapadłam na chorobę. Wysiadło mi wszystko. Wątroba, żołądek, trzustka, kłopoty z nerkami. Zaczęły wypadać włosy. Znowu stanęłam przed dylematem. Co u licha się dzieje? Co jest przyczyną tego stanu? Znalazłam wideo pana Jana Taratajcia o zaperze i myślę sobie, może mnie zaatakowały jakieś pasożyty. Przestałam jeść, zastosowałam dość rygorystyczną dietę przez 2 tygodnie i dalej szukam. Przeczytałam o totalnej biologii, no i już coś zaczęło mi się rozjaśniać. Najprawdopodobniej ten stan chorobowy wywoływały moje złe myśli. Mój mózg był faszerowany emocjami związanymi z całym oszustwem i mimo, iż już od dawna nie przejmuję się wiadomościami, bo uodporniłam się na nie, to początek tej drogi dał o sobie znać teraz. Znalazłam się u naturoterapeutki, która leczy częstotliwościami i generatorem plazmy. Pani zrobiła diagnozę specjalnym programem komputerowym, który skanuje 346 organów, pokazuje, czego mi brak, jakie mam pasożyty do usunięcia. No i okazało się, że mam zapalenie wątroby i trzustki oraz, że mam zablokowaną jedną czakrę. Nie spodziewałam się takiej rozległej diagnozy. Powiedziała do mnie, że nie mam się martwić, bo z tym wszystkim poradzimy sobie. Wyszłam bardzo zadowolona i pełna optymizmu, że damy radę. Na drugi dzień byłam jeszcze zapisana na USG do prywatnej przychodni, żeby tak dla siebie sprawdzić. Pani naturoterapeutka powiedziała mi, że nie muszę iść, ale jak chcę tego, to nie ma problemu. Jednak gdyby się okazało, że mam jakieś narośla na wątrobie albo coś, to nie mam tego brać do siebie, bo jeśli są jakieś pasożyty w danym organie, to on się broni i wyrzuca to, co może na zewnątrz tego organizmu w postaci jakichś właśnie narośli. Przyznam, że byłam tak uspokojona, iż w ogóle nie miałam żadnych negatywnych myśli. Po przybyciu na USG pani w rejestracji dała mi ankietę do wypełnienia z takimi pustymi kwadracikami. No wiesz, jak na wyborach. Pytam się, dlaczego mam wypełniać jakąś ankietę, skoro ja przyszłam tylko na wykonanie usługi, za którą płacę. Odpowiedź była, bo musimy pani założyć kartotekę. Zapaliła mi się czerwona lampka. Po co mi kartoteka, skoro chcę tylko USG dla siebie? Odpowiedź. Nie ma innej możliwości wykonania USG. Biorą pieniądze i stawiają warunki? Takich mamy lekarzy? Podziękowałam więc i nie wyraziłam zgody na takie zbieranie danych o człowieku. Po co im te dane? Gdzie oni je przekazują? Po tygodniu rozpoczęłam terapię częstotliwościami. Te zabiegi trwają 2,5 godziny, bo kilka różnych aparatów musi być włączanych na różne dolegliwości, a na końcu detoks organizmu. To było dopiero doświadczenie. Podczas luźnej rozmowy pani wręczyła mi książkę i powiedziała, abym wzięła ją do domu i sobie poczytała. Zigi, i to było zakończeniem moich poszukiwań odpowiedzi. Książka Josepha Murphy. Prawdy, które mogą odmienić twoje życie. Czytając ją, zrozumiałem wszystko, skąd się biorą choroby, strach, niepowodzenia w życiu. Zigi, to takie proste, a tak ciężkie do zrozumienia. Ponieważ ja poszukiwałam cały czas, byłam otwarta na różne przekazy. Wreszcie otrzymałam odpowiedź. Odpowiedź jest w nas samych. Trzeba tylko to zrozumieć. Jesteś tym, o czym myślisz. Jeśli twoje myśli są destruktywne,
to znaczy, że osądzasz, że obgadujesz, że myślisz o strasznej przyszłości, jaka cię czeka, że masz dookoła samych złych ludzi i tym podobne, to my sami to przyciągamy. Postanowiłam zastosować nauki zawarte w tej książce, a także kupiłam jeszcze innego autora i cały czas czytam i stosujesz. I wiesz co, Ziggy? Magia. Zaczęło się dziać. Po trzeciej serii zabiegów organizm wraca do zdrowia. Co sobie pomyślę, to mi się sprawdza. Czego zapragnę, to mam. Kurczę, Ziggy, wystarczy tylko otworzyć serce na miłość, harmonię, obfitość i wyobrażać sobie to oraz czuć, a cuda się zdarzają. Moje życie zmienia się, pilnuję moich myśli. Cały czas afirmuję, jeśli umysł zbacza z drogi miłości, mówię, zamknij się, ja tu rządzę. I tak, kochany Ziggy, dotarłam do przebudzenia i już z tej drogi nie chcę zbaczać. To jest piękne. Rozumiem też ludzi, którzy czasami wchodzą na twój kanał i mają jakieś pretensje czy swoje przemyślenia, niekoniecznie dobre. Ale ja wiem, że oni jeszcze nie znaleźli tej drogi i miotają się, tak jak ja się miotałam. Gdyby ludzie otworzyli swoje umysły na nauki Murphy'ego, postudiowaliby je trochę, bo przeczytanie tej jednej książki nic nie da. Zastanowiliby się, popróbowali zastosować te nauki. Wszyscy byśmy raz, dwa się obudzili i zaoszczędzili sobie chaosu w głowie. Ale trzeba troszeczkę czasu poświęcić na to i zaangażować się całym sercem. U mnie trwało to trochę długo, ale po przeczytaniu książki i zastosowaniu nauk od 3 tygodni widać już efekty. Ziggy, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, kocham i przytulam przyjacielu, Alina z Poznania. Alina, bardzo ci dziękuję za powierzenie nam wszystkim twoich przeżyć. Dziękuję ci za list. A wam, kochani drodzy widzowie, dziękuję za wysłuchanie. Jeśli macie podobne historie albo chcielibyście opisać czyjeś lub też własne, napiszcie do mnie. Kocham was. Trzymajcie się. Cześć. Thank you.